Trudne warunki na drogach w województwie śląskim. Nocne przymrozki dały się we znaki kierowcom, bo ci, którzy wcześnie rano ruszyli w trasę, w wielu miejscach musieli liczyć się z oblodzoną jezdnią. A to spowodowało prawdziwy wysyp kolizji i wypadków. Paweł Jędrusik. Choć przez najbliższe kilka dni temperatura ma być na plusie, to w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się przymrozki. Drogi w wielu miastach były oblodzone. Kolizje były m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie czy Raciborzu. Od północy odnotowaliśmy już ponad 140 zdarzeń na drogach. No te zdarzenia spowodowane przede wszystkim niedostosowaniem gdzieś prędkości do panujących warunków na drogach. Mieliśmy kilka dni temperatur ponad zero. W nocy temperatura spadła poniżej zera. Pojawiła się taka szklanka na tych drogach. Sporo zdarzeń odnotowała policja z Katowic. Wśród nich kolizje i wypadki na drodze krajowej nr 86. Dzisiaj odnotowaliśmy już 11 zdarzeń drogowych. Wszystkie miały związek z warunkami atmosferycznymi, jakie panowały, i ze stanem nawierzchni. Do szeregu kolizji doszło już od 5:30. W 11 zdarzeniach w sumie uszkodzeniu uległo 25 samochodów. W większości przypadków powodem zdarzeń była oblodzona jezdnia, a takie sytuacje mogą się powtarzać. Eksperci drogowi przypominają, że najlepszym sposobem na uniknięcie poślizgu jest przewidywanie. A gdy już wpadniemy w poślizg, też warto pamiętać o jednej ważnej zasadzie. I żadnych gwałtownych oczywiście reakcji, jakieś tam hamowanie. Na przykład widzicie, hamowanie jest na lodzie, jest właściwie gwoździem do trumny. No to już jest za późno, trzeba hamować przed lodem. A warto to zapamiętać, bo przymrozki czekają nas jeszcze dziś i jutro w nocy.